Televisa presenta. Zaklęta miłość. Odcinek czwarty. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también ilusiona y me atrapa. Es un mandato de mi voz. Expresión de tu voz en la forma de verla. Por mi destino de amor, es milagro de dolor, por encuentro de alma. Niedługo wszystko minie jak zły sen. Przywykniesz do nowego życia. Dostaniesz biżuterię, stroje, auta i środki na podróże. Wszyscy będą na każde twoje skinienie, a siostrze i ojcu też niczego nie zabraknie. Zaś na koniec weźmiemy ślub. Nigdy w życiu. Owszem. I będziemy bardzo szczęśliwi. Dzień dobry. Witam. Podać śniadanie teraz, czy zaczeka panienka na resztę rodziny? Zaczekam. Oczywiście. Chodźmy. Pomożesz mi. Nie chcę was krzywdzić. Ale jeśli nie będę miał wyboru, zrobię to. Próbowałam przemówić jej do rozumu i chyba poskutkowało. Wizja więzienia odstrasza każdego. Twoja siostra jest zbyt uczciwa. Bez względu na to, czy Alejandro zginął przypadkowo, czy ktoś zaplanował wypadek, powinniśmy wykorzystać sytuację. Gdy mówię, że wszystko może być nasze, mam na myśli Marię José, siebie i oczywiście ciebie. Kiedy chcesz się przelecieć do Nowego Jorku pociuchy? Dzień dobry. Nie wstawaj. Widzę, że już poznałaś mojego syna. Tak. Ezekielu, poprosimy śniadanie. W tej chwili. Gdzie Maria José? Wciąż w sypialni. Niech jeszcze odpocznie. Jak się pan czuje? Lepiej. Widział pan zdjęcie rentgenowskie? Tak. Ma pan złamane żebro i powierzchowną ranę głowy, ale skutki wypadku dadzą się panu we znaki. Plecy są całe posiniaczone. Czuję. Możecie mnie przewieźć do Meridy? Musi pan zostać na obserwacji. Nie, mam już dość. Ale wyjdzie pan na własne ryzyko. Rozumiem. Mogę się skontaktować z rodziną? Tak, czeka na pana przedstawiciel prokuratora okręgowego. Najpierw zadzwonię do domu. Zaraz przyniosę telefon. Dziękuję. Mario José? Wracam do domu. Możesz mnie uważać za wariatkę. Ezekielu? Widziałeś pana Bruno? Nie, zjadł śniadanie i wyszedł. Pewnie do biura. Mogę spytać Arita. Kto to? Szofer. Pójdę sama. Eric. Eriku? Eric. Tak?
Muszę porozmawiać z Bruno. To pilne. Chwileczkę. Słucham. Paula chce rozmawiać z panem w pilnej sprawie. Co się stało? Kretynka. Też tak uważam. Boję się, zrób coś. Daj mi Erika. Bruno, do pana. Tak? Zarezerwuj mi lot i każ tej dziewczynie wymyślić jakąś historyjkę, żeby nikt nie zauważył nieobecności Marii i Jose w domu. Ma zostać na miejscu. Powiadam Tomasa. Przyprowadź auto. Doktorze? Myślałem, że pan śpi. Dziękuję. Kto mówi? Przepraszam, pomyliłem numer. Szwanku, jemi pan. Sugeruję wykonanie tomografii komputerowej głowy. Dobrze. Ezekielu, to ty? Pani czy Alejandro? Skąd pan dzwoni? Z nieba? Ze szpitala Czerwonego Krzyża w Zarku. Rodzina już pana pochowała. Co takiego? Jest tam mama? Tak, już ją wołam. Pani Wiktoria. Co się dzieje? To pani czy Alejandro? Oszalałeś. Nie. On żyje. Słucham. Mamo, to ja. Mój najdroższy. Kochanie, nie do wiary. Bóg nie chciał mnie jeszcze zabrać do siebie. Jest dla mnie jak syn. Połącz. Wiktoria? Fernando. Alejandro żyje. Co? Jest w szpitalu w Zarco. Poszukaj Hernana i wyślijcie po niego śmigłowiec. Jest ciężko ranny? Nie, ale chcę, żebyś zaraz przyjechał. Oczywiście. To cud. Zgadza się. Powiadom Bruno. Ezekielu? Przekaż wiadomość Marii Jose, a ja powiem córce. Tak, proszę pani. Pani Maria Jose? Ona śpi. Proszę ją obudzić i powiedzieć, że panicz Alejandro żyje. Właśnie jadą po niego do szpitala w Zarco. Niczego nie podejrzewałaś? Alejandro spotykał się z kobietami, ale z naszej sfery, a nie z kimś takim. Dlaczego nie przyznał się, kim jest? Ciekawe, jak go omotała. Może zaszła w ciąży. Pytałam jej siostry, ale zaprzeczyła. Tak mi kłamała. Nie ma innego wyjaśnienia tego ślubu. To prosta dziewucha. Przypominam, że musiałam pożyczyć jej ciuchy. Alejandro żyje. Nie zginął w wypadku. Właśnie z nim rozmawiałam. Chwileczkę. Chcę wyjść. Pan Bruno kazał, żeby pani została.
Proszę mnie wypuścić. Dostałem polecenie. Muszę wyjść, nie rozumie pan? Jeśli to pilna sprawa, potrzebna jest zgoda pani Wiktorii.